Edward wyskoczył z drugiego pokoju jak oparzony. Mówiłem, mówiłem, krzyczał. Mówiłem, żeś pan jest Kloc. Ha, dobre, doskonałe. Profesor mi się podoba. Słuchaj pan, jestem medykiem, a zaraz panu wszystko opowiem. Wspaniała historia. Oczywista. Pierwsze pytanie było podstępne, ale ponieważ pan żeś się wkuwał jak dziki osioł, więc wiedziałeś o co chodzi. Drugie pytanie jest tak proste, jak to żeś pan jest matołem. Skoro profesor przekonał się po pierwszym pytaniu, że istotnie pan się uczył, zadał drugie w nadziei, że pan po prostu odpowie i wszystko się skończy. A ten profesor musi być dobrym psychologiem. Wiedział z kim ma do czynienia. Na drugie pytanie nie odpowiedział pan, a to z tej przyczyny, że mózg pański nie posiada pewnych zwojów orientacyjnych, które cechują umysłu wyższego gatunku. Pytanie jest jasne. Fizjokraci domagali się nałożenia podatku na rolników. Dlaczego? Ponieważ rolnik kupuje u przemysłowca, a ten utrzymuje jednocześnie robotnika, który znów kupuje u rolnika. Czysty zysk zostaje u tego ostatniego. Taka jest idea krążenia bogactw u fizjokratów. Streszczam to wszystko, oczywiście. Pan nie mógł na to odpowiedzieć, ponieważ, mimo pilności i uporu, nie jest pan człowiekiem inteligentnym. Profesor wściekł się na pana, poprawki panu dać nie chciał i, żeby być w porządku, Zadał panu trzecie pytanie w tej pewności, że pan na nie nie odpowie. Gdzie zostaje proditnet, Oczywista, u rolników. Wiejski koń nigdy nie osiągnie wdzięku klaczy pościgowej i będzie bardziej pożyteczny ciągnąc swój pług. Cieszę się, że pan nie zdał. Potwierdza to moją teorię. Wróć pan w swoje łowickie. Panie Bednarczyk, i siej pan, siej. Całej tej przemowy wysłuchał Bednarczyk leżąc. No ale teraz wstał, podszedł do Edwarda i z całej siły grzmotnął go na odlew pięścią w twarz. Wszystko to odbyło się bez słowa, jak jakiś ponury obrządek. Edward podniósł się z podłogi i poszedł do zlewu. Aby zatrzymać płynącą z nosa krew, stara chłopka siedziała nieruchomo pod oknem i kiwała głową. Bednarczyk z powrotem wlazł do łóżka. Student lewą ręką bawił się skotkiem, prawą coś obliczał. W pokoju wytworzyła się atmosfera smutku i złości. Zapadał mrok. Chłopka w dalszym ciągu kiwała głową i przesuwała paciorki różańca. Bednarczyk chrapał w najlepsze. Student i Edward usiedli u łóżka Lucjana i po cichu przekomarzali się ze sobą. Chory już nie miał sił, aby pozbyć się Edwarda, który jakby nic nie zaszło, zwrócił się do niego z jakąś opowieścią. W mroku słychać było jego nerwowy szept. To ta dziewczyna była bardzo wybredna i nikogo ze wsi nie chciała za męża. Za wsią, pod lasem, mieszkał gajowy, rudy i krostowaty dziad. Ona była na wychowaniu u bogatych chłopów, bo rodziców nie miała. Najprzystojniejszych chłopaków odrzucała. I wiecie co? Wyszła za tego gajowego. Po roku okazało się, że ten Gajowy to jej rodzony ojciec. Ja to uważam, że u tej dziewczyny był taki podświadomy zew, krwi. Musiała mieć takie skłonności. Ciekawy wypadek, co? I wcale się nie rozwiedli, tylko żyli dalej. Tylko wszyscy ich zawsze na języku mieli. Takie to rzeczy dzieją się na świecie. Pan zawsze wymyślisz coś... Nadzwyczajnego, powiedział student. Bo nie znoszę banałów, rozumiesz pan? Wełbie masz pan same śmieci i tyle. Wolę mieć śmiecie niż pustkę. Przed piątą przyszła Stukonisowa. Zabrała się zaraz do sprzątania, narzekając na lokatorów. Była przerażona, kiedy dowiedziała się, że chłopka ma zamiar zamieszkać u niej przez kilka dni. – Gdzie pani będzie spała? – zapytała. – Ja ta i na gołej ziemi się prześpię. Tu i tak dość ludzi, człowiek się ruszyć zupełnie nie może. Kiej okay, podziać się nimom gdzie? No, – No dobrze, trudno. Już tej kary Bożej to nie ma końca. Chyba otruć się człowiekowi przyjdzie, czy co? Stanęła ze ścierką w ręku przed łóżkiem Lucjana. – No i co będzie, panie młody? Wcale poprawy nie widać. Co robić? Co dzień gorzej się czuję. Może może by do szpitala pan poszedł? Jeszcze mi pan tu umrze i będę miała kłopot. Odwrócił się do ściany i nic nie odpowiedział. Straszliwe przygnębienie wytworzyło w nim skorupę niewrażliwości na wszystko, co się wokół działo. To wiedział tylko, że ginie marnie i końca wyczekiwał z upragnieniem sensem było reagować na przykrości życia, skoro i tak miało go ono opuścić. Zamierzał usnąć czy w ogóle pogrążyć się w jakimś odrętwieniu, ale raptem posłyszał głos nad sobą. – Może śpi? To nie trzeba go budzić. – Ach, gdzie tam, po całych dniach się wyleguje, nic mu nie będzie, jak go pan nawet obudzi. I stukonisowa szarpnęła Lucjana za ramię. – Przy łóżku? – Stał Turkowski. Jak zawsze pod lewą pachą trzymał teczkę, a prawą wycierał szkła swych binokli. Słyszałem, że chorujesz, Lucjanie. I rzeczywiście tak jest. Przyszedłem cię odwiedzić, chociaż trudno mi było, bo o tej porze zwykle mam zajęcia u swego adwokata. Wyglądasz bardzo źle. Czy istotnie zagrożone masz płuca? Niezagrożone, a po prostu mam gruźlicę płuc. I to jakąś taką gwałtowną. Właściwie mówiąc, bardzo kiepsko jest ze mną. Wszystko to się jakoś tak nagle stało. Nawet się nie spostrzegłem. No dobrze, a czy nie mógłbyś gdzie wyjechać? A jakże wyjadę, kiedy ledwo łażę? Pieniędzy wreszcie nie mam. Jestem w biedzie zupełnej. Powiedz mi lepiej. Co słychać na świecie? Na świecie to nie wiem, ale u nas to bardzo licho. Nikt nic nie pisze, wydajemy teraz numer, twoja nowela tam będzie. Z trudem uzbierało się trochę pieniędzy, aby to wydać. Martwota taka panuje, że coś strasznego, mówię ci, mówię ci, że bardzo podle jest z naszą literaturką. No, mamy przecież Kadena, wielkiego naszego pisarza. Kpisz czy co? Przecież to koszmarny facet jest zupełnie. Pisze przecież. Czytają go, mówią o nim. Żałosne jest to, że musimy uważać go za pierwszego pisarza polski. Jest to najbardziej szkodliwa instytucja twórcza, jaką można sobie wyobrazić. Pojmuje wielkich europejskich pisarzy, których niemoralność poparta jest pewną ideologią no, i dużym talentem pisarskim. Tutaj. Mamy karykaturę intelektu i wolnomyślności. Wszyscy wiemy, do czego służy wychodek. Kaden z uporem maniaka poucza nas o tym. Trzeba przyznać, że w całej jego twórczości widzi się tę niesłychanie energiczną zarozumiałość. Być wrogiem obłudy i ukazywać prawdę jest zaszczytnym obowiązkiem pisarza. Ale zwalczać jedną obłudę, aby lansować drugą? Na to trzeba mieć wiele sprytu i bezczelności. Przede wszystkim jest to pisarz ogłupiający młodzież. Posługuje się on dość jędrnym stylem i ma tę rzekomą odwagę, która zazwyczaj się podoba młodzieży. Przyjrzeć się temu uważnie, ukaże się ordynarna przedsiębiorczość i spryt. Ach, nie znasz tego fabrykanta podłych i niepotrzebnych książek. Muszę ci się przyznać, że myślę podobnie jak ty. Kiedyś, czytając Lenore, nazwałem go w myśli dość ordynarnie i po swojemu. Później miałem refleksję, czy nie wydałem o nim zbyt pochopnego osądu. Otóż nie. Muszę ci się przyznać, że dawniej, kiedy mniej orientowałem się w istotnych sprawach literatury, podobała mi się ta żołnierska wyrazistość stylu kadena. Oczywiście szybko połapałem się, że chodzi tu o zaszczekanie ludzi. Przyznasz jednak, że wśród żyjących pisarzy nie mamy nazwiska, o którym moglibyśmy tak długo mówić. Mój drogi, mówimy o nim długo, bo ma metody drańskie, ale niepospolite. Ubogo jest, to prawda. No ale jest jeszcze o kogo się zaczepić. Jest przecież naukowska. Harandowski, no i skamandryci przecież, do których wyżej wspomniany kaden przyczepił się jak rzep psiego ogona. Tłuwim, Jakaż to wysoka klasa poezji. Pokazał nam facet tak wspaniałą drogę, że tylko jechać. Ale cóż, kiedy te nasze kwadrygowe konie też bez rasy. Słonimski, lechoń. Prozy tam nie ma. Ale poza tym, co tu gadać. Ludzie ci masę zrobili. Zresztą tyle się już o tym wszystkim myślało i mówiło, że obrzydł mi ten temat zupełnie. A cóż z Twoją powieścią? Ach, mój drogi nie ma o czym mówić. To wszystko było dobre, kiedy się było zdrowym i w głowie przelewało się od optymizmu. Skończyłem przed zaczęciem. Mamy nieszczęście żyć w tak potwornym okresie rozwoju kultury polskiej, że wszelkie wysiłki z góry są przewidziane jako daremne. Wydać się może, że czytelnictwo polskie wzięło monopol na ciemnotę. Za kryterium możesz sobie wziąć Zarzycką czy Marczyńskiego. Bierze mnie ponura i bezsilna wściekłość, kiedy wspomnę te siejące zarazę głupoty nazwiska. Na całym świecie i w każdym kraju są tacy fabrykanci podłych książek. To też nie bierze się ich zupełnie pod uwagę i w ogóle nie wciąga w historię literatury danego narodu. U nas ponure wrażenie sprawiają znaczne nakłady tych bzdur, co oznacza, że czytelnictwo stoi na bardzo niskim poziomie. W Anglii taki Wallace jest bardzo czytany. Ale, prócz niego, czytany jest Galsworthy lub Show, a u nas tych drugich nie ma. Ciekaw jestem, czy będziemy mieli kiedykolwiek naprawdę dobrego pisarza. Tak źle jest. Spotykacie się jeszcze w Ziemiańskiej? Dość często. Marnujemy czas i przelewamy z pustego w próżne. W ogóle prowadzi się tak ponure życie, że czasem bierze chęć popełnić jakieś szaleństwo. Ja łowę to wszystko takie. Będę musiał już iść, Lucjanie. Wybrnij jak najprędzej z tej niemocy i napisz coś dobrego. Odwiedzę cię jeszcze kiedy. Pożegnali się i Lucjan znów pogrążył się w swoich rozmyślaniach. Przygnębienie Bednarczyka Objawiło się teraz w ten sposób, że wstał i począł pochłaniać wiktuały przywiezione przez matkę. Przyrządził sobie pełną patelnię jajecznicy z kiełbasą i, siedząc przy stole, w ponurym milczeniu to konsumował. Edward manipulował coś koło swojej ręki. Student czyścił spodnie Panamą i opowiadał Teodozji treść jakiejś książki. Stukonisowa rozmawiała ze starą chłopką. W kuchni syczał czajnik, a na schodach ktoś komuś opowiadał, jak to było za rosyjskich czasów. Raptem w pokoju wybuchła awantura i to z dość błahej przyczyny. Weź pan te portki z biurka wykrzyknął Edward bo muszę pisać. Na stole pisz pan sobie, a ja chcę na biurku, bo ono do tego służy. Nie bądź pan nudny, nie będę się teraz przenosił. Albo się pan przeniesiesz, albo panu te portki wyrzucę za okno. Żebym ja pana nie wyrzucił. Co? Gówno. Panie Lucjanie, słyszał pan coś podobnego? Portki czyści na biurku, a mnie, który chce pisać, nie chce puścić. Ale Lucjan nie odezwał się. Tylko Bednarczyk wyrzucił takie zdanie. W mordę pan chcesz? Edward poszedł do swego pokoju i stamtąd wykrzykiwał – bydło ordynarne, nie ma to poczucia taktu i koleżeńskości. Jeszcze ja się wam kiedyś przysłużę, popamiętacie mnie, chamy przeklęte. Znów nastała cisza niż spokój. Również cichutko i potulnie weszli dziadzia i Zygmunt. Byli czegoś bardzo zmęczeni i żądni odpoczynku. – Zdałeś? Zapytał Zygmunt Bednarczyka. Nie nudźcie mnie do jasnej. Cholery nie znałem, nie. No, to się teraz pewnie powiesisz. I Zygmunt wyciągnął się jak długi na kanapie. Dziadzia usiadł obok Lucjana. Wiesz, miły, ciężki dzień mieliśmy z tym staruszkiem. Nie miał na zapłacenie rachunku u herbsta. I była przykrość. Jutro tu przyjdzie. Bardzo nas polubił. No jak? Kaszlesz jeszcze? Kaszle, kaszle. Czyś ty oddał pieniądze tej pannie Leopard? Ależ naturalnie, mój kochany. Oddałem co do grosza. Nie myśl już na te rzeczy. Zwracam baczną uwagę. Muszę się teraz położyć, bo jestem bardzo osłabiony. O dziesiątej umówiłem się z Jurkowskim w małej. Mamy iść razem na jakieś imieniny. Dziadzia położył się na łóżku. Właśnie stu Konisowa szukała czegoś w szafie, kiedy dziadzia odezwał się do niej przymilnie: Ja pani jestem coś winien? No a jak pan myślał? Za okrąglutkie dwa miesiące. Uiszczę już wkrótce. Dałby Bóg. Mógłbym pani już dzisiaj dać coś, a konto, lecz pewne delikatne zobowiązanie, sto złotych, wie pani, ja mam dziecko, no właśnie sto złotych, nawet brak mi jakieś pięć do tych stu, kłopot mam nawet z tej błahej przyczyny, a no jak na dziecko to musi pan dać, ja poczekam, ale na przyszłość bądź pan ostrożny. Bo łajdackie życie do niczego dobrego nie wiedzie. Naturalnie. I to też czuję się w obowiązku, skoro popełniłem zły uczynek. I dlatego właśnie przykro mi, że obiecałem dzisiaj dać 100 zł, a mam tylko 95. Dla mnie słowo w takich sprawach to bardzo delikatna rzecz. Mam więc troskę. Ja nie mam, bo bym panu dała. Tak też myślałem, że tylko pani pojmie moje położenie. Jestem pewien, że gdyby pani miała, oddałaby mi pani ostatnie. Kiedy akurat nie mam. Szkoda wielka. No tak mi właśnie wypadło, że nie mam. Chyba zawsze mówiłem, że pani ma serce tkliwe pod osłoną pozornej surowości. No to niech pan poczeka. Skoczę na dół do kuzynki. Jak ma, to wezmę od niej. Nie zapomniałbym pani tego nigdy. Po kilku minutach stukonisowa wręczyła dziadzi pięć złotych. Była to większa suma, jaką mu się od kilku dni udało zdobyć. Lucjan przechodził piekło gorączki. Pościel parzyła mu ciało, a przed oczami kłębiły się kolorowe majaki. Co jakiś czas dusił go rwący płuca kaszel. W alkowie było straszliwie duszno, to też wieczorami Lucjan znosił prawdziwe męczarnie. Leżał tak, niby drewniany słup w żarze. Zygmunt zwrócił się do matki ze skromną prośbą: Niech mi mama da dwa złote, bo jestem bez grosza. Zwariowałeś? Sama musiałam pożyczyć dla pana Krapczyńskiego pięć złotych, bo był w potrzebie. Zygmunt zbliżył się do dziadzi. Wycyganiłeś już. Daj dwa złote, bo powiem matce, żeś bujał. Chodź do małej. Tam zmienię i dam ci. No to chodźmy. Wyszli, trzasnąwszy mocno drzwiami.